dobry, po raz szósty jesteśmy na trasie biegów na 10 km, promując kolejne miejscowości. Dzisiaj miejscowością do promocji jest sołectwo Leśna, gdzie gospodarzem jest pani sołtys Beata Babiarz. Pomaga jej w tych trudnych chwilach pani Katarzyna Sikora, Rada Rady Miejskiej. Sołectwo Leśna to są takie cztery miejscowości: Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra i mały taki odcinek takiej miejscowości Chrusty. Mieszka tu ponad 600 osób. Jest tu wiele inwestycji robionych w trakcie i było robionych, jak Fundusz Sołecki, oświetlenie uliczne, tutaj widoczny plac zabaw, siłownie z tyłu, remonty szkół, monitoring. Teraz obecnie remontujemy drogę powiatową od Budetyna do Siekierna. Też było robione oświetlenie uliczne. W tym roku, w bieżącym roku, mieszkańcy doczekają się właśnie budowy kanalizacji sanitarnej. To jest bardzo ważna informacja, że po tylu latach właśnie będzie budowana tutaj kanalizacja. W Leśnej istnieje od prawie 30 lat Stowarzyszenie Leśnianie, które działa, jak powiedziałem, od 30 lat na rzecz gminy Bodzentyn, zdobywając wiele nagród podczas tej twórczości, promują naszą gminę. Poza tym tutaj jesteśmy przy budynku szkoły podstawowej, gdzie prowadzi osoba fizyczna przy współpracy z gminą Bodzentyn bardzo skutecznie i bardzo sprytnie pani Beata Kuska, która naprawdę tutaj daje się wszystko, żeby ta szkoła funkcjonowała jak najbardziej możliwe dla dobra dzieci. Poza tym dla mnie taką osobną ciekawostką jest to, że z tak niskiego położenia, jak tu jest Leśna, jest piękny widok tutaj przy chodniku na całe pasmo Wysogór, poczynając od właśnie Bukowej Góry, na Górę Miejską, Górę Psarską, Łysicę, cały grzbiet Wysogór, aż po Święty Krzyż i Wał Malcetański, czy tam pasmo Jelniowskie. To jest bardzo szczególne miejsce, gdzie można podziwiać piękny krajobraz. Moi drodzy, dzisiaj biegniemy po drodze powiatowej w kierunku drogi gminnej, później wojewódzką, później do miejscowości Podkonarze, Kamienna Góra, żeby dzisiaj przebiec dla mieszkańców Leśnej tą dziesiątkę kilometrów, właśnie promując jednocześnie tą miejscowość. Dziękuję i zachęcam. Następny bieg w miejscowości kolejnej to będzie Śniadka, gdzie jest też piękna miejscowość. Zachęcam do udziału w tych naszych wydarzeniach. Dziękuję serdecznie i oczywiście brawa dla mieszkańców i sołtys i pani Kasi Sikory tutaj rady.